Witam Państwa, Michał Bugno, to jest program Sektor Gości, a moim rozmówcą jest dzisiaj Kamil Sypszak, brązowy medalista Mistrzostw Świata w piłce ręcznej. Cześć Kamil. Cześć, witam. Jesteś tuż po wizycie u prezydenta w Pałacu Prezydenckim, jak wrażenia? Dokładnie tak, można powiedzieć, że świeżo upieczony, wrażenia niesamowite, byłem tam po raz drugi. Pierwszy raz było to 4 lub 5 lat temu, ale byłem tam w zupełnie innej roli, byłem przywitać chłopaków, którzy wracali z imprezy. Natomiast teraz miałem tą okazję być tam jako zawodnik, jako reprezentant. Wizyta u prezydenta, mnóstwo wywiadów, spotkania w szkołach. Można powiedzieć, że ostatnie 2 tygodnie to jest najbardziej intensywny okres w twoim życiu? No, zdecydowanie tak. Naprawdę tej pracy i ta popularność i rozpoznawalność zdecydowanie wzrosła. Po mistrzostwach. Już teraz wychodząc nawet do sklepu, czy gdzieś przechadzając się po Starym Mieście, po Starówce Płockiej, mnóstwo ludzi zaczepia, mnóstwo ludzi zahacza, składa gratulacje, nawet ludzie, których tak naprawdę nie znam, ale jest to miłe, jest to bardzo miłe. To, że ta popularność będzie tak wielka, to było widać już po tym, jak twoi koledzy wrócili. 6 zawodników z tej kadry wylądowało na Okęciu. Na lotnisku przywitały ich 1000 kibiców. Ciebie tam akurat nie było, ale na pewno słyszałeś o tym, co się tam działo. Spodziewałeś się, że ta popularność i to zainteresowanie waszym sukcesem będzie aż tak duże? No tak, rzeczywiście ten nasz powrót nie był tak do końca dobrze zorganizowany, nazwijmy to tak. Bo rozdzieliliśmy się we Frankfurcie na kilka tych grupek i te grupki dolatywały w różne miasta w Polsce. Ale tak, owszem, miałem już okazję obejrzeć całe przywitanie z domu. Tak naprawdę siedziałem przed telewizorem i ja również witałem chłopaków przed telewizorem. Było to dosyć śmieszne. Powiem szczerze, że spodziewałem się takiego przywitania, owszem, ale nie aż tak wielkiego i licznego. Ty pamiętasz jeszcze dobrze rok 2007, kiedy Polacy grali na Mistrzostwach Świata i wywalczyli tam srebro? No zdecydowanie tak. Oglądałem, kibicowałem, wspierałem gorącym dopingiem. Marzyłeś o tym, że kiedyś, kilka lat później sam będziesz brał udział w takiej imprezie i też wywalczysz medal? No jasne, że tak. Myślę, że każdy ze sportowców ma marzenia, stawia sobie cele. I krok po kroku stara się je realizować. Ja również te cele sobie stawiam. Udało nam się osiągnąć, myślę, że bardzo dobry wynik, jak na dzień dzisiejszy, brązowy medal Mistrzostw Świata. Było to jedno z moich marzeń. Oczywiście te kolejne to, marzenia... To marzenie się bardzo szybko spełniło, bo masz dopiero 23 lata i już na szyi, jak widać, brązowy medal Mistrzostw Świata. Tak jest. Jest on bardzo ciężki, musicie mi uwierzyć Państwo. Owszem, dosyć szybko moja kariera tak naprawdę ten czas, gdy zacząłem już uczęszczać i zaczęły te powołania wpływać do reprezentacji polskich seniorów. Stało się to stosunkowo szybko. A jaka była twoja reakcja, jak pierwszy raz dostałeś powołanie do reprezentacji Polski seniorów od trenera Bogdana Wenty? Dobrze to pamiętam, jak przeczytałem powołanie i tak naprawdę to nie wierzyłem. Dowiedziałem się tego na samym początku od rodziców i zaraz w tym samym czasie siadłem przed komputer, wszedłem na stronę Związku Polskiej Piłki Ręcznej i jednak była to prawda. A powiedz szczerze, było trochę stresu, jak jechałeś po raz pierwszy na zgrupowanie reprezentacji? No zdecydowanie tak. Jako młody zawodnik, siedząc przed telewizorem, miałem marzenia, tak, żeby kiedyś spotkać się, zobaczyć, uścisnąć dłoń Karolowi Bieleckiemu, czy Krzysiowi Lijewskiemu, czy Sławkowi Szmalowi. A jak teraz... oni się przyjęli w tej drużynie? No bardzo dobrze. Na atmosferę u nas w drużynie naprawdę nikt nie narzeka i z tego co pamiętam nie narzekał. Atmosfera jest wspaniała. A był jakiś krzest dla nowicjusza, który wchodził do kadry? Owszem, był. Opowiedz o nim. Myślę, że tutaj nie chciałbym wchodzić za kuluary tego, jak ten krzest dokładnie wyglądał. Mogę tylko powiedzieć, że nie mogłem usiąść przez kolejne 2 dni. Okej, domyślamy się w takim razie, pasy poszły w ruch.
klapsy, pasy, tak jest. Zanim zadebiutowałeś w reprezentacji, pojechałeś jeszcze na kilka kolejnych zgrupowań, zanim wystąpiłeś w swoim pierwszym meczu, no ale w końcu doczekałeś się tego debiutu. Duże emocje były, jak wyszedłeś w koszulce z orłem na piersi i słuchałeś Mazurka Dąbrowskiego? No tak, w końcu się doczekałem swojej szansy i rzeczywiście te emocje są naprawdę wielkie i ogromne, ale myślę, że to już każdy musiałby sam to odczuć na własnej skórze. Ale nie ukrywam, te emocje są do dnia dzisiejszego. Za każdym razem, gdy stajemy razem z chłopakami w linii, łapiemy się za barki i leci ten Mazurek Dąbrowskiego, łezka kręci się wokół, głośno odśpiewany hymn, bo to jest też nasz zwyczaj, zawsze staramy się głośno go odśpiewać. Niekoniecznie dobrze nam to wychodzi, ale myślę, że to nie jest najważniejsze.